Będzie to pociąg, który będzie kursował od poniedziałku do soboty, czyli 6 dni w tygodniu. I tak będzie wyjeżdżał z Ełku o godzinie 5.08, w Warszawie będzie około 9 i w Łodzi Fabrycznej o 10.36. I następnie pociąg wyjeżdżający z Łodzi Fabrycznej o godzinie 16.22 przez Warszawę. W Warszawie będzie około 18.30 i w Ełku 22.26. To bezpośrednie połączenie na pewno znacznie ułatwi dojazd do stolicy. Tak jak już powiedziałam, duża część mieszkańców Ełku i regionu, studentów, tych, którzy dojeżdżają do pracy, ma problem w tej chwili, żeby dostać się bezpośrednio do Warszawy. Szczególnie ten problem jest widoczny w piątek, kiedy to studenci wracają do Ełku lub turyści chcą się też dostać w nasz region.